Witam Was, kochane koziorożce, na moim kanale Kasia Tarot. To będzie nasz czytanie dla Was. Tarot miłosny, czyli zobaczymy, co ta Wasza osoba. No i tak się właśnie zaczęło, straciłam karty, spadły. Zobaczymy, co ta Wasza osoba myśli o Was i jakie są ich plany. Się skupimy na sytuacji miłosnej dla koziorożców, jeżeli chodzi o miłość. Ogólnie zobaczymy miłość dla koziorożców. Na marzec. Wybrałam Was, ponieważ nie mogę się wysłowić, bo cały dzień mówię w pracy po angielsku. Przychodzę do domu, mówię po polsku i tak brakuje mi czasami słów. Ale mniejsze z tym. Będzie taki miłosny na miesiąc marzec, co się wydarzy, jeżeli chodzi o miłość. Robiłam koziorożca chyba po angielsku ostatnio i to, co ja pamiętam, a tam było, że eks wraca. Zobaczymy, co teraz te karty powiedzą. Czasami chcę robić czytanie ogólne, ale to czytanie wychodzi mi na przykład miłosne albo jeżeli chodzi o finanse. A teraz chcę się skupić wyłącznie, jeżeli chodzi o miłość. My wszyscy tego chcemy. Dorożcu, jeżeli chodzi o Twoją sytuację miłosną, sytuację uczuciową w swoim życiu, tak na marzec. Ten cały marzec nie będzie taki za ciekawy. Z tego względu jest jakieś tutaj, mamy tutaj dwóch rycerzyków. Mogą być dwie osoby dla niektórych koziorożców. Ogólnie zamieszanie, ogólnie niepewność, ogólnie nie wiadomo kogo wybrać, ogólnie nie wiadomo czy wrócić do kogoś czy nie. Mamy księżyc, mamy koło fortuny, mamy sześć mieczy. Mamy również tego rycerzyka tutaj. To może być ktoś spod znaku ognistego i jest zainteresowany tobą. Leci do ciebie. Ale również mamy tutaj rycerzyka pentakli, tych pieniążków. To jest taki powolny rycerzyk i on też może być tą zainteresowaną, czyli dwie osoby. Ogólnie ty nie będziesz w zbyt romantycznym humorze w miesiącu marcu. Odchodzisz, zostawiasz jakąś sytuację, ta sytuacja nie jest dla ciebie, ta sytuacja cię w ogóle nie interesuje i będziesz zostawiała. I teraz nie wiem, kogo będziesz zostawiała, bo to jest tych dwóch rycerzyków. Myślisz o tym, zostawiasz tego rycerzyka. Także mogą być dwie osoby na niektórych koziorożców. Jeżeli jest tylko jedna osoba w waszej sytuacji i również będziesz żałowała czegoś, nie będziesz się siała dalej ruszać, jeżeli chodzi o związek. Ogólnie zostawiasz coś. Bo po prostu jakaś sytuacja jest niewyjaśniona, jakieś są kłamstwa, ty dokładnie nie wiesz, na czym stoisz, jeżeli chodzi o tą osobę. I zostawiasz tą sytuację i mamy tutaj, odchodzisz, zostawiasz te kielichy, bo to nie jest to, co po prostu ciebie interesuje. I zostawiasz sytuację. Tylko tak nie do końca zostawiasz tą sytuację, bo w marcu również będziesz bardzo duszowo myślała o przyszłości, będziesz myślała o tych kielichach, o tym, co się nie spełniło. Mamy tu również siedem mieczy, przepraszam, osiem mieczy, osiem kielichów. Osiem mieczy to jest tak, jakbyś nie wiedziała, gdzie masz dalej iść, w którą stronę, co robić, czy myśleć. Mamy cztery kielichy, to jest takie zamieszanie też następne. Dużo, dużo takiego w głowie będziesz miała zamieszania, koziorożcu, jeżeli chodzi o sprawy miłosne. Nie będziesz wiedziała, co masz myśleć. Mamy również koło fortuny, tak, że jakby się coś się zmienia w twoim życiu, ale ty odchodzisz, bo mamy nawet tutaj sześć mieczy, to jest cały czas gdzieś odchodzenie, odpływanie, także ty będziesz w miesiącu marcu po prostu gdzieś odpływała od związku, od tej osoby, będziesz myślała o tej osobie, ale nie będziesz podejmowała żadnych działań w stosunku do tej osoby, po prostu będziesz obserwowała, ogólnie niezadowolona, niezadowolony, niezadowolony. Jeżeli chodzi o twoje sprawy miłosne, nie jesteś spełniony miłosnie w tym związku z tą osobą i będziesz po prostu odchodziła.
Ja ci tu widzę takie wrażenie mam takiego marudziarza. Nie podoba mi się to, tego nie lubię, tego nie chcę, tego nie wiem. Zostawiam tą sytuację i idę w ten sposób. Pamiętajcie, koziorożce to jest ogólne czytanie. Ja czytam taką ogólną energię, taka ogólna energia, bo mamy i księżyc, to jest takie ogólne zamieszanie. Te osoby, jeżeli są nawet dwie osoby, to te dwie osoby, z którymi masz do czynienia, one cię nie zadowalają, to są tylko rycerzyki. To nie jest nikt, z którym możesz, żadna osoba, z którą byś mogła stworzyć jakiś porządny związek. Także ogólnie, jeżeli chodzi o miłość koziorożce, to w tym miesiącu niestety, ale trochę nie za bardzo, i ty tak jak gdyby. Nie to, że nie masz nawet czasu na to, tylko po prostu nie masz chęci już, nie masz takiego wewnętrznego chcenia tego związku albo tej osoby. I ogólnie będziesz taki koziorożcu zniesmaczony w marcu, jeżeli chodzi o twoje sprawy miłosne. Bo po prostu nie wiesz, nie znasz spraw, uważasz, że jesteś okłamywany również, nie znasz całej sytuacji. I tyle. I po prostu taki zniesmaczony tutaj mi wyglądasz, koziorożcu. Niby są te rycerzyki, przychodzą, ktoś tam przychodzi, odchodzi, ale to takie byle co, jeżeli chodzi o sprawy sercowe. Także przykro mi, koziorożce. Zobaczmy teraz, koziorożce, jeżeli macie tą swoją osobę. Chłopak, dziewczyna, partner, partnerka, mąż, żona, eks, ktoś, kto ci się podoba, powiedzmy, w pracy, sąsiad, kolega, koleżanka, ktoś, o kim bardzo myślisz i chciałbyś, koziorożcu, się dowiedzieć, jakie są intencje tej osoby w stosunku do ciebie. Pamiętaj, to jest miłosne czytanie. Także będziesz trochę, ogólnie koziorożce, będziesz trochę marudny w marcu, niezadowolony zbytnio, niezaspokojony. Coś, co. Prawie miłosne nie za bardzo w tym miesiącu dla ciebie. Ale zobaczmy, jakie są plany twojej osoby, co ta twoja osoba myśli, co ta osoba, jakie działania w stosunku do ciebie, jeżeli chodzi o związek. Tutaj ja mam serce. Osoba, która może jest tą zainteresowana, może być waga. Ktoś spod znaku powietrznego. Albo ktoś, kto się tak zachowuje. Może być bliźniak. Może być lew. Słuchajcie, wasza osoba widzi was. Ta osoba, o której myślicie. Teraz nie wiem, bo tutaj nie wiem, czy ta osoba była zraniona, czy ogólnie sytuacja była taka, że zranili was. Przez opcje jakieś inne. Bo ta osoba, tutaj mamy trzy miecze w sercu, czyli ktoś został zraniony. Teraz nie wiem, czy ta osoba myśli o tobie, że ty ciebie zraniła, czy ta osoba czuje się zraniona przez ciebie. Ale to, co ja widzę, ta osoba myśli o innych opcjach. Ta osoba jest zmęczona już tym całym. Zobaczcie, ta osoba jest zmęczona i wiecie co? Te same karty miałam, jak czytałam po angielsku. Podobne karty miałam, jak czytałam po angielsku dla angielskojęzycznych ludzi. Czyli coś się wydarzyło w przeszłości. Ktoś miał złamane serce. Może ty, koziorożcu, miałeś złamane serce. Albo ta osoba cię zraniła. Ta osoba również, i to było w czytaniu angielskim, ta osoba również miała opcję. I w czytaniu angielskim wyszło, że ta osoba również traktowała ciebie jako jedną z ich opcji. Ta osoba mogła cię zranić przez to, że miała inne opcje i ciebie nie postawiła na pierwszym miejscu. Natomiast teraz ta osoba cię widzi jako osobę, która po prostu ma wszystko. Jako dziewięć pentakli, czyli osoba, która widzi ciebie jako kogoś, kto jest zaradny, kto potrafi zarządzać pieniędzmi, kto ma wszystko po prostu ułożone, jest niezależny finansowo, materialnie, emocjonalnie i nie potrzebuje nikogo do szczęścia. Ta osoba również ciebie widzi jako kogoś
trochę zimnego w stosunku do nich. Kogoś, kto po prostu nie ma czasu na głupie jakieś rozmowy, jest poważny. Także jesteś bardzo koziorożcu dla nich, dla tej osoby wyglądasz na bardzo taką osobę poważną. Ta osoba bardzo by chciała mieć z tobą związek. Mamy tu kochanków i ona myśli o tym związku. Mamy słońce i ta osoba chce zacząć związek i ta osoba planuje, jak się z tobą skontaktować, jak z tobą rozmawiać, jak ciebie podejść w ten sposób. Bo teraz, na ten czas, ta osoba cię widzi jako kogoś takiego bardzo niedostępnego. Kogoś, kto po prostu nie może porozmawiać i ta osoba wie, że mogła ciebie zranić, bo tutaj mamy to, czyli ta osoba zdaje sobie sprawę, że ciebie zdradziła. Zdradziła, oszukała, kłamała, zraniła przez inne opcje, może były inne osoby. I ta osoba po prostu widzi ciebie jako kogoś, kto jest bardzo zimny i nie chce odpowiadać, i nie chce rozmawiać, i może blokuje ich, ale ta osoba bardzo jest zainteresowana tobą, i ta osoba wie, że ty jesteś tą jedyną osobą, tą bardzo myśli o związku. Tak. Ta osoba, widzicie, że jesteś trochę niedostępny, koziorożcu. A co ta osoba planuje w ogóle? Dlaczego mamy tutaj kochanków? Co ta osoba chce? Ta osoba chce związek z tobą. Ta osoba chce wrócić do przeszłości z tobą. To jest eks. I tak samo mi dla czytacza. Ale ta osoba, i to samo mi czytanie wyszło, i robię to jest drugi dzień, i to samo mi wyszło po angielsku, to samo mi karta. Ta osoba albo jest trochę, nie wie co wybrać, bo ma do wyboru. Ta osoba chce wrócić do siebie. To samo miałam po angielsku, aż jestem dziwna, te karty są super. Ta osoba chce wrócić do ciebie, ale ta osoba, uważajcie na tą osobę, bo ta osoba może was traktować jako jedną z opcji. I to mi wyszło w angielskim czytaniu też, po angielsku. Tak, ta osoba może być trochę świrować i ta osoba może cię traktować, chce wrócić do was, zdecydowanie chce do was wrócić, ale może was traktować jako jedną z opcji. Ta osoba chce do was, może również wrócić, bo wy jesteście, dajecie im taką stabilizację. Wy jesteście taką osobą stabilną dla nich, że jesteście zawsze tam, że macie wszystko ułożone, że można na was polegać. I dlatego właśnie ta osoba mi się wydaje, że również chce wrócić do was. Ta osoba ma plany, żeby do was wrócić. Tylko, że ta osoba nie wie, jak z tobą rozmawiać. Także mamy tutaj czytanie na temat eksa, kogoś, kto was zranił wcześniej, kto was sprawił przykrość, może nawet zdradził. I ta osoba wie, stara się, ta osoba stara się. Nie wiem, czy się stara, ta osoba zdecydowanie myśli o powrocie. Ale może was traktować jako jedną z opcji. Może być lew. Może być strzelec. Ta osoba boi się, że dasz im kosza. Ta osoba chce, żebyście się zgodzili, żebyście wrócili, żebyście byli razem, ale ta osoba boi się, że może, że to jest skończone, już ty nie ma szans. Ty będziesz, może ta osoba będzie się kontaktowała z tobą, bo widziałam, były tam rycerzyki w twoim rozkładzie. Także ta osoba może się kontaktować, starać się kontaktować z tobą, ale ta osoba zdaje sobie sprawę, że ty już nie będziesz taka sama jak taki sam, taka sama jak było wcześniej. Jesteś zimna. I nie będziesz rozmawiała zbytnio. Jakie działania? Działania będą. Ta osoba zdecydowanie będzie leciała do ciebie, bo mamy tutaj, no i mamy rycerzyka kijów, i mamy pejdża kijów, i mamy tutaj dwa kije. Ta osoba zdecydowanie planuje wrócić do ciebie. Ta osoba chce być z tobą i zacząć od nowa z wami. Także to jest dla koziorożców, dla kogoś. To jeżeli chodzi o eksa, eks zdecydowanie chce wrócić, eks wie co zrobił, może eks miał złamane serce też, ale chce wrócić. Ty jesteś zimny, koziorożcu. Ty przybrałeś bardzo logiczną maskę, maskę królowej, może nawet wagi, zimnej, logicznej. Ta osoba chce do ciebie wrócić. Natomiast ty, jeżeli chodzi o tamte karty, marne szanse. W ten sposób, powiem, marne szanse, tylko że już się nie będziesz dawać nabrać i ta osoba, to już nie jest to. Ty już na tą osobę się nie patrzysz w ten sam sposób, jak patrzyłeś się. Ta osoba już
Marne szanse. Ta osoba jest jeszcze taka trochę, jak dam radę. Koziorożec mnie przyjmie. Koziorożec mnie jeszcze przyjmie. Wy? Ta osoba nie wie o tym. Ta osoba widzicie, że jesteś trochę zimny, ale ma zamiar ciebie rozgrzać, bo chce zacząć na nowo związek. Czy dacie szansę tej osobie, czy nie? Zależy od was. Ten miesiąc wygląda, że będziesz bardzo wybredny, koziorożcu, niezadowolony. Jedno, co wam powiem, jeżeli będziecie chcieli dać szansę tej osobie, obserwujcie tą osobę, bo mi wychodziły ta karta z opcjami, że ta osoba ma inne opcje i traktuje was, albo traktowała was jako jedną z opcji. Także wy sprawdźcie tą osobę, porozmawiajcie, może dajcie szansę, ale ta osoba mi wychodzi uczciwa, ta osoba widzi was jako tą jedyną osobę, ale czy wy dacie szansę, to od was zależy. Chcecie. Jeżeli będziecie dawać szansę tej osobie, to po prostu sprawdźcie, czy nie jesteście jedną z opcji dla nich. I to na tyle w miłosnym czytaniu. Dla was, koziorożcy, wybrałam was, bo mam najwięcej oglądalności właśnie dzięki koziorożcom. Także jesteście jedną z najbardziej debeściaków tutaj tarotowych. Zapraszam za tydzień. Pa, pa. Trzymajcie się, koziorożcy.